inaugurujący 6. edycję Międzynarodowego Festiwalu Andrzejowego Czas i Dźwięk. To niestety ta chwila, kiedy muszę powiedzieć, że słuchać będziemy muzyki bez profesora. Profesor odszedł 28 stycznia bieżącego roku, pozostawiając po sobie dzieło, które będziemy poznawać przez kolejne lata, ucząc się tego wszystkiego, co był tak dobry i nam przekazał. Przekazał nam całe piękno, całą duchowość muzyki. Przekazał nam przekonanie, że muzyka jest językiem międzynarodowym. Pozostawił nam pewność, że muzyka może zastąpić i zastępuje słowo. Dla niego muzyka była także modlitwą. I o tym przekonamy się po raz kolejny, słuchając kompozycji, które tym razem wykonamy w ramach 7 wieczorów pamięci profesora Andrzeja Niewiadomowicza. Drodzy Państwo, chciałabym bardzo serdecznie powitać córkę profesora, panią Małgorzatę Niewiadomowicza. Witam pięknie wszystkich Państwa. W sposób szczególny chcę pokłonić się naszym przyjaciołom i tym, którzy wspierają dzieło Andrzeja Niewiadomowicza wraz z Towarzystwem Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego. Witam serdecznie pana profesora Adama Natalia. Witam pięknie księdza dyrektora Marka Szymańskiego, wydawnictwa Diecezji Gaudium. W sposób bardzo szczególny chcę powitać pana dyrektora dr. Adama Pawlarczyka, Międzynarodowe Szkoły Paderewskie, przyjaciel nasz od lat. Witam pięknie profesora Mariusza Dubaja z Morza. Artystkę, dla której profesor Niewiadomowicz pisał muzykę. Poetka pani Alina Jakubowska. Proszę Państwa, dzisiejszy wieczór jest bardzo szczególny. Państwo widzą tomy książki o Adamie Natalku, wielkim przyjacielu Andrzeja Niewiadomowicza, który sprawił obok księdza Mieczysława Brozowskiego i Witolda Brozowskiego, że rodzina Niewiadomowiczów w roku 1980 zamieszkała w Lublinie. Proszę Państwa, będą chwile podczas tych koncertów, kiedy będziemy spotykać przyjaciół Andrzeja Niewiadomowicza i prosić ich choćby o krótkie, ale jednak wypowiedzi, ponieważ oni zachowali w sobie to doświadczenie, którego my nie mamy. Doświadczenie polegające na spotkaniach, rozmowach, przeżyciach. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Oksaną Rafitą, pianistką. Będziemy rozmawiać z panem profesorem Adamem Natalem. Ale chcę w sposób szczególny powitać doktora Marka Dudka, który jest sprawcą tej książki. Witam. Którą usiłuję poznać od wielu lat. Za każdym razem zachwyca mnie wszystko to, czym ona jest. Poczynając od duchowości, przez harmonię, przez formę, przez styl, przez sposób mówienia do nas. Dlatego dzisiaj ta muzyka zabrzmi ze szczególną mocą, bo gracią będzie ulubiona pianistka profesora Lwowianka, pani Oksana Rafina, Prakapita, profesor tamtejszej uczelni, laureatka konkursu Santander, konkursu w Kijowie. To ona nagrała archiwalnie trzeci koncert fortepianowy artysty. To ona parokrotnie, goszcząc w Lublinie, grała utwory Andrzeja Niewiadomowicza. Gdy rozmawiałam z nią na krótko przed jej przyjazdem, jeszcze telefonicznie, powiedziała, że to dla niej jakby powrót do korzeni, ponieważ
z muzyką Nikodemowicza obcuje od dawna, a profesor pozostawił w niej to ziarno. Ziarno piękna i chciałaby, żeby ludzie słuchając tego, co dzisiaj będzie miała do powiedzenia poprzez muzykę Nikodemowicza, byli razem z nią jeszcze w tej chwili. Razem z nią to przeżywa. Drodzy Państwo, zaczynamy Bachem, bo to tak naprawdę rok bachowski. Zaczynamy od chorału tego preludium. Preludium organowego w transkrypcji Buzoniego i śrów Cudirche i Jezu Christ w tonacji F. Następnie chorał Jezu Bleib von Freude z kantaty Bebu Fausto 47 aranżacji Hexa. Kolejną pozycją będzie Fantazja Cedru op. 17. Kompozycja, którą profesor Andrzej Badarowicz bardzo lubił, cenił, która była dla niego takim źródłem niesłownącej inspiracji. Bo jest w niej sama wizja dźwiękowych możliwości fortepianu, połączona z marzeniem, z rozmodleniem, z potrzebą bycia tu i teraz, wśród ludzi kochanych i kochających. To jest ta muzyka. I wreszcie docieramy do 6 medytacji Andrzeja Nikodemowicza z 1997 roku, które są twórczym nawiązaniem do Szumana. Przed Państwa Oksana Radzika. Thank you.
Thank you.
Andrzeja Nikodemowicza zapisane jego ręką. Jeszcze nie zostały wydane drukiem, ale mam nadzieję, że to zrobimy razem. I to są te chwile wzruszające, kiedy poprzez tekst widzimy człowieka. Kiedy słuchamy jego muzyki, odbieramy to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Pytałam profesora o to, co narodziło się w nim, kiedy uświadomił sobie, że chce być muzykiem. Powiedział mi, zacznę inaczej, jeśli pani pozwoli. Najpierw był Chopin, potem Skriabin, Szymanowski. Był mu dom rodzinny, w którym słuchało się muzyki, rozmawiało się o sztuce, w którym rodziły się pomysły na życie. Zatem nie miał wyboru. Zresztą mój brat, architekt, był przekonany, że ja mam być kompozytorem. I tak się zresztą stało. Proszę Państwa, w katalogu koncertowym ubiegłorocznej edycji festiwalu, piątego festiwalu, zamieściłam w spisu tworów profesora Andrzeja Nikodemowicza i zakończyłam na numerze 137. Jest tu 50 kantat, 7 koncertów fortepianowych, 2 koncerty wiolonczelowe, koncert skrzypcowy, całe mnóstwo muzyki wokalnej, instrumentalnej, kameralnej. I oto w czwartek, 14 września, byłam u Małgorzaty Nikodemowicz, by przygotować materiał notowy na kolejny festiwal we wrześniu przyszłego roku. I wyciągnęła mi kilka kartek, które powstały z pomysłu profesora w ubiegłym roku. Powiedziała pani Małgorzata, oto kompozycja 138, 3 psalmy w wersji dla chóru. Ostatni utwór profesora, który będzie wykonany, zapewniam Państwa, w przyszłym roku. Profesor mówił mi jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Powiedział, że muzyka zaczyna się w sercach młodych ludzi. Ja o tym wiem. Pan dyrektor Adam Falbarczyk też o tym wie, ponieważ jego szkoła wychowuje w stronę sztuki. W jego szkole, w jego szkołach muzyka ma znaczenie wiodące, bo odwołuje się do wyobraźni i do serca. Bo otwiera świadomość. Tym wszystkim, dla których po prostu życie jest ciągle jeszcze nie napisaną kartą, a za chwilę stanie się treścią i istotą. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o Andrzeju Nikodemowiczu. Jest Pan Dyrektor Adam Natanek. Pani Oksana Rapita przed dzisiejszym spotkaniem opowiedziała mi niesamowitą historię o zakupie fortepianu. Ona opowie to wspaniale. I jaki duch towarzyszył temu wydarzeniu. A teraz chciałabym, byśmy posłuchali wszyscy razem impresji z opusu 46 Andrzeja Nikodemowicza, a następnie 4 mazurków z opusu 50 Karola Szymanowskiego. Wrócimy do Andrzeja Nikodemowicza i zawrzą jego 3 kołysanki, napisane w roku 2009. A potem będzie ukłon w stronę muzyki ukraińskiej. Przecież profesor część swego życia spędził w Lwowie. A więc Mykoły Kolesy, dla preludia, fantastyczny Kuczulski. Następnie Mirosława Skoryka, to taka. Mirosław Skoryk to także wychowanek profesora Adama Sołtysa, tego samego, u którego kształcił się Andrzej Nikodemowicz. Czy na zakończenie Bogdany Frola, wspaniały tworzonej aktualnej artystki, króciutki utwór z ubiegłego roku. Utwór zatytułowany Kupis, czyli krótki. Proszę Państwa, potem rozmowa o Nikodemowiczu, o Adamie Natanku, o książce, która jest do Państwa dyspozycji. Mam nadzieję, że takie będą nasze wieczory w tym roku. Wieczory inne niż dotychczasowe, bo taki czas. Przed Państwem Oksana Rapita. Thank you.
bardzo ważna. Pani profesor, kiedy poznała pani Andrzeja Niewiadomowicza? Właściwie od długich lat poznała to nazwisko, tylko po raz pierwszy zobaczyła pana profesora w Lwowie na festiwalu Kontrast, kiedy był w gronie takiego uczestnictwa sylwestrów i bardzo. I pamiętam te test konferencji, na której on jako taki zaproszony siedzi pośród tych panów. Pamiętam wielkie przeżycie, które miałam od Szklanej Góry. Bajki Szklana Góra. To jest to ten czar dźwiękowy, ten czar jakiejś takiej tajemnicy i słuchania muzyki, właśnie to, co najważniejsze. To od razu bardzo bliskie, ciepłe i takie bardzo ważne. A potem tutaj w Lublinie, kiedy grałam czwarty koncert lwowski fortepianowy Andrzeja Niewiadomowicza, to było prawo na mnie tutaj w ogóle w lokalu i nagranie na. I wtedy właściwie tak osobiście pamiętam tego wysokiego pana, bardzo arystokratycznego i takiego z uśmiechem, takim zawsze ciepłym i otwartym do ludzi. I takie piękne słowa wtedy mówił do mnie i tak przyjemnie. I zawsze oczekiwałam na nowe spotkanie z jego muzyką, z panem Andrzejem Niewiadomowiczem. I właściwie takie było na pierwszym festiwalu Czas i Dźwięk, kiedy graliśmy ten program z utworem Niewiadomowicza. I wtedy też było spotkanie z panem profesorem. Zawsze te spotkania jest bardzo ciepłe i takie pamiętnostre. To może być jakaś minutka, sekundka, jakiś po prostu brzmiec, tak? To zawsze było takie, no niezapomniane. Dzisiaj, kiedy jechałyśmy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tutaj na koncert, opowiedziałam pani przepiękną historię i o zakupie fortepianu. Który to fortepian okazał się być? Proszę to powiedzieć. To jest taka sytuacja, że jesteśmy w familii pianistów. Mój mąż pianista, mój syn pianista i zawsze gra pianista, jego chleb to jest instrument, bardzo musi być dobry i takie. Mamy już w domu dwa instrumenty. I tutaj nasz trójci mówi, że wiesz, to była moja inaczej. Wiesz, zobaczyłem tutaj w Lwowie jakiś świetny instrument, to jest Bernstein. No świetny, taki dźwięk ma, że ty musisz pojechać i zobaczyć ten instrument. I mąż pojechał i od razu zakochał się w ten instrument i mówię do mnie, że no musimy je kupić. Mieć. No musimy je kupić, bo no nie ma rady, nie ma rady. To jest, on nie, w ogóle stracił. Nie spał, chciał tego instrumentu, no i po jakiejś takiej przyjęli decyzję, że kupujemy i akurat już kiedy byliśmy w trakcie tego, że przyszli do tej familii, to bardzo piękna polska familia w Lwowie i pani musi ich pamiętać, oni żyją około Jura i mówili, że tak jak kiedy mała przyjechać na kompanię, że zabiera instrumenty, to rozmawialiśmy i oni mówią, że tutaj często bywał pan mówić. On bywał tutaj, zawsze na kolędy przychodził i tak jakaś taka rozmowa, taka wszystkie, to wszystko było. I grał na tym fortepianie, który państwo kupili. Tak, i my kupiliśmy ten instrument, on stoi u nas w studii i od razu, kiedy gram na tym instrumencie, zawsze obraz Niewiadomowicza przede mną. On ma zupełnie inny ziem. Bernstein to jest bardzo, zwłaszcza ten Bernstein, który po pierwszej wojnie zrobiono, no na początku XX wieku, oni mają
przepiękne brzmienie i mam jakieś Debussy mówił, że tylko dla mieszkania trzeba pisać, tylko dla mieszkania. To jest osobliwy jakiś dźwięk. I ten instrumentarz, on zawsze głową nas do siebie, żeby grać, żeby coś na nim szukać i ma te brzmienie takie wyjątkowe i zawsze pamiętam o tym, że tutaj były ręce. Były ręce Andrzeja Nikodemowicza. Dziękujemy. Związałem się z filharmonikami lubelskimi na lat 30, z tym znakomitą część, 21 lat, jako dyrektor naczelny, artystyczny i szef dyrygent. Równocześnie zajmowałem się sprawą pedagogiką, bo byłem związany tak samo z liceum muzycznym. Dane mi było jakoś autoryzować wiele różnych znakomitych młodych ludzi, którzy właściwie zaznaczyli i ugruntowali swoją pozycję w świecie muzycznym. Jeden z znakomitych wychowanków, pan profesor Teresy Księckiej, Waldemar Malicki, którego ja tam gdzieś coś jakoś sprawę i pamiętam, że kiedy jak szefowałem w Hiszpanii, zaprosiłem go również do Hiszpanii i on tam gdzieś jakiś wywiad w prasie powiedział był, że pochodzi z Lublina i każdy, gdzie w świecie muzycznym z Lublina, który wyszedł, a ugruntował swoją pozycję, musiał go co najmniej na tanek dotknąć. Bardzo proszę Państwa, ale głównym tematem to jest profesor Nikodemowicz. Ja nie będę wchodził w duże szczegóły, bo tam właściwie pozwoliłem sobie udokumentować wszystkie sprawy, to znaczy nie ja, tylko gdzieś tam chyba około pani profesorki, to jest 10 lat temu, po raz pierwszy, jak pani właśnie z kolegą Markiem Dudkiem pojawili się u mnie w domu letniskowym na jakąś rozmowę i właściwie przez kilka lat wykluł się potem jakiś taki
książka, publikacja stukilkudziesięcioosobowa, wywiad rzeka. Oczywiście tam były pewne sprawy, szczegóły dotyczące mojego życia zawodowego, rodzinnego i osobistego. Proszę Państwa, natomiast później ja byłem tym człowiekiem, który tak jak typowy artysta nie był bardzo skrupulatny w dokumentowaniu pewnych spraw, ale jednak tej dokumentacji z całego świata, muszę powiedzieć, bo dyrygent symfoniczny to jest pracownik fizyczny, najemny. On po prostu gdzieś tam funkcjonuje, nie tylko w jednym miejscu, dlatego dane mi było niekiedy rocznie spędzać w hotelach w Polsce i w świecie po 2-3 miesiące. I w związku z powyższym to, co się gdzieś nagromadziło, to było wrzucane na kubkę, prawda? Przechowywane w piwnicy, przechowywane w różnych bardzo miejscach. I tak doktor, młody człowiek, 30-kilkuletni, bez jeszcze obciążeń ani życiowych, ani zawodowych. Pani Teresa powiedziała tak: panie Marku, jeżeli pan chciałby się przez to przekopać i pewnymi faktami posługiwać się, które tam są, to wobec tego przed panem to wszystko. I rzeczywiście ten młody człowiek przez kilka lat dokonał nieprawdopodobnej pracy. To proszę Państwa, bo to jest tak, jak jest takie przysłowie łacińskie, verba volant scripta manent, to znaczy słowo ulatuje, ale pismo, dokument pozostaje. Gdzieś tam może archeolodzy śródziemnowiślani za Gigazela odkryją, że coś tam było w Lublinie i coś pozostało, to jest ten dokument. I proszę Państwa, tam są wszystkie sprawy ludzi, z którymi mnie dane było się spotkać i którym im było się dane spotkać ze mną. To nie tylko oni korzystali, ale ja również korzystałem. To była inwestycja, która na wzór i ich podobieństwo, ja mówię, na swojej drodze życiowej i zawodowej, bardzo ważne jest, jakich ludzi po drodze spotkamy, bo tak kształtujemy swoją jakąś osobowość. I proszę Państwa, dlatego jeżeli ktoś byłby w szczegółach zainteresowany, to naprawdę to polecam. Nie dlatego, że to dotyczy Adama Natanka, ale doktor Marek dokonał nieprawdopodobnej pracy, dokumentując się, to są prawdy, to co powiedziałem, nieobjawione, ale fakty udokumentowane. Proszę Państwa, profesor Nikodemowicz, bo to jest jak potrzeby odpłynąłem. W końcu lat 70. maestro Lutosławski napisał do mnie podręczny osobisty list jako do dyrektora Filharmonii Lubelskiej z prośbą, że w Lublinie, w Lwowie mieszka, żyje właśnie pan Nikodemowicz, który znajduje się w dramatycznej sytuacji. Państwo na pewno o tym doskonale wiecie. W ogóle z uwagi na to, że był człowiekiem wszystkim bardzo religijnie, głęboko, prawdziwie, autentycznie. Sztuka. I w związku z powyższym tak się złożyło, że on jedyny pozostał z rodzicami, prawda, we Lwowie, natomiast dwóch braci, jeden, który był profesorem Akademii Medycznej w Krakowie, drugi też architekt w Krakowie, a chciałby tutaj zaistnieć. Drugą osobą to był ksiądz Brzozowski, który prosił mnie o rozmowę, czy nie mógłbym coś uczynić. Z uwagi na to, że ja równocześnie byłem na początku lat 70. osobą, która była współorganizatorem wówczas w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, to się nazywało w ten czas Wydział Wychowania Muzycznego. Tak się z początku zaproponowali mi tam starszego wykładowcę, później właściwie pozostałem docentura, w 87 roku otrzymałem tam profesurę uniwersytecką. W związku z powyższym ja byłem tam jedynym samodzielnym pracownikiem naukowym. Nie bardzo wiem, dlaczego w naszej dyscyplinie był się naukowym. Pierwszym samodzielnym pracownikiem sztuki, prawda? I tak to powinno być, no ale to jest takie bardzo
wysoko ustawione i tak jakoś. Ja mam do tego bardzo taki, spokojny, krytyczny stosunek. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że nie zawsze, ja byłem tym pierwszym kierownikiem tego instytutu, ale powiem szczerze, nie za bardzo się udzielałem, bo po prostu nie było mnie. Udzielałem się zawodowo. I po prostu powiem nieskromnie, że tak powiem, użyczyłem swojego nazwiska, prawda, na to, żeby to się potem rozwijało. I w związku z powyższym osobą, która mi w tym bardzo pomagała, był rektor Skrzydło. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo skłonni do dokonywania pewnych kwalifikacji i ocen etycznych, moralnych i różnych innych na podstawie bardzo zewnętrznych spraw. Ja jestem tą osobą, która tutaj w Lublinie w czasie mojej dyrekcji, kadencji dyrektorskiej popełniła sto kilkadziesiąt koncertów oratoryjnych, kantatowych w kościołach z chórami, z orkiestrą. Proszę Państwa, nikt mi w tym nie przeszkadzał. Gdyby mi przeszkadzał, to by mnie tutaj w ogóle nie było. Ale to jest pewna sytuacja, nie wiem, ja powiem tego rodzaju fakty, kiedy w 1981 roku został wprowadzony stan wojenny. Wszystko zostało wygaszone, wyciszone. Po już jakimś krótkim, po jakimś czasie, chyba w następnym roku, w następnym sezonie, prawda, pierwsze otwarcie miało miejsce, gdzie my mogliśmy koncertować. Proszę Państwa, w katedrze, jak otwierałem między innymi Stad Magdal Mater Szymanowskiego, potem Święty Boże i tak dalej, czworo solistów, wszystkie chóry akademickie i Towarzystwa Śpiewaczego i orkiestra, ponad 400 ludzi występowało. W pierwszym rzędzie, proszę Państwa, siedzieli kulturalni kościelni i po drugiej stronie, też w pierwszym rzędzie, siedziała Wieża Ciśni, Komitet Wojewódzki, Komitet Miejski. No więc to są nieprawdopodobne sprawy. A z drugiej strony, ja muszę powiedzieć, że jeden, jedyny przypadek miałem tego rodzaju. Tu mój poprzednik, to był który był dyrektorem też Filharmonii, który mnie przyjmował do Filharmonii. Andrzej Słodziński. Tak, Andrzej Słodziński, z którym jesteśmy w przyjaźni do dnia dzisiejszego, bardzo głęboki, bardzo serdeczny. Kiedy potem był z kolei profesorem, jeszcze nie był, ale miał habilitację tam właśnie w Katowickiej Wyższej Szkole Muzycznej, zwrócił się do mnie, to znaczy ja mu zaproponowałem, że możesz ewentualnie tutaj wykonać mszę na solistką harta. Śpiewały to chóry, nie chcę powiedzieć, młodzieżowe, jeszcze inne. Trzy dni przed tym koncertem osoba odpowiedzialna za tę młodzież dzwoni do mnie i mówi: dyrektorze, ja nie mogę wyrazić zgody na to, żeby młodzi ludzie śpiewali w kościele i mszę. Ja mówię: jak to? Oni to ćwiczą ponad kilka miesięcy. To jest wszystko robione. Bilety pan musi to przenieść ewentualnie tutaj do sali koncertowej. Ja w mojej sali koncertowej na wszystkich trzech koncertach będę miał mniej więcej jak 800 ludzi. A tam na trzech koncertach ja mam 5000 ludzi. To są w ogóle nie do pomyślenia. Proszę Państwa, koncerty się odbyły. Paradoks sprawy. Dzięki interwencji sekretarza propagandy Komitetu Wojewódzkiego pani Lata Zofii Krajewskiej. Natomiast ten pan później w klapie był pierwszym pretorianem Solidarności, który do mnie chodził. To będzie, jak każdy zawodzie są dobrzy, tacy sobie jacy i płaskacze. Tak samo po każdej stronie barykady są wspaniali ludzie, wrażliwi, cudowni i niejacy. Proszę mieć to w uwadze. To są pewne fakty, które są zawarte w dokumentach nieobjawionych. Nie to, co ktoś będzie mi mówił, bardzo piękne sprawy i jedno drugie. Tym bardziej, że tak jak my w Polsce jesteśmy chowani, a mamy również historię skłamaną, nie tylko jesteśmy pięknoduchami. I teraz wracam znowu, przepraszam, odpłynąłem.
do profesora Wilkodemowicza. X razy, z uwagi ja miałem, nie znałem w ogóle profesora Wilkodemowicza. Nie wiedziałem w ogóle, kto to jest. Może jedyny emocjonalny stosunek, moja żona, ta Ruta Namięcka, która była lwowianką, prawda, w 1946 roku musieli wyjechać, prawda, z Lwowa do Szczecina, potem znalazła się tutaj w Lublinie. Ja przyjechałem tutaj, wreszcie spotkaliśmy się, zostałem obdarowany czymś najcenniejszym, najpiękniejszym. Tutaj poznałem moją żonę. Ale to jest poza jego. I teraz, proszę Państwa, te sprawy chodziły w różnych sprawach. Ja argumentowałem do rektora Skrzydło. Mówię, rektorze, to jest jedyny kandydat, który będzie ewentualnie pracownikiem, który może objąć kierownictwo Instytutu Wychowania Muzycznego po Adamie Natanku. Rzeczywiście umowa została przygotowana, to wszystko trwało razem. Razem z rektorem Skrzydłą wystąpiliśmy do wojewody z prośbą o przydzielenie mieszkania z puli dla tak zwanych wybitnych niezbędnych. To zostało dokonane. Ja sam dokonałem wyboru mieszkanie czteropokojowe na parterze lub pięciopokojowe, tak jest. Nie chciałem dokonywać, zatelefonowałem do brata profesora Nikodemowicza, przyjechał architekt z Krakowa i ja dokonywałem pierwszych jakichś administracyjnych. Ja nie chcę mówić o pewnych jakichś takich szczegółach, ale proszę Państwa, udało mi się zorganizować łańcuch ludzi dobrej woli, dzięki którym profesor Nikodemowicz się znalazł tutaj w Lublinie. Ja byłem tą pierwszą osobą, która dokonała publicznych wykonań, słysz Boże wołanie moje, prawda, tutaj zdaje się w tym, i to było, chór śpiewał, pani Radwiga, Jabłka w Filharmonicy Lubelskiej. Wprawdzie nawet ten utwór, jeżeli dobrze pamiętam, co został zadedykowany pisemnie dla mojej żony Danuty Damińskiej. Z uwagi na to, że żona to jest sopran koloraturowy liryczny, a był napisany na altu. I w związku z powyższym nie zostało to wykonane przez moją żonę, tylko została wykonana przez Jadwigę Rabat. Proszę Państwa, to ja dokonałem archiwalnych nagrań z Orkiestrą Radia i Telewizji w Krakowie. Równocześnie. A także w Nostrze. Proszę? A także w Nostrze. Tak samo również i w Ostrze, Wielka Orkiestra Radiowa, Radia i Telewizji w Katowicach, jeden z najznakomitszych. To są archiwalne nagrania. Dzisiaj to się nazywa Narodowa Orkiestra. To są już fakty, to są dokumenty, które są już. Wszystko jest tam czytane. To ja występowałem z wnioskiem o wszczęcie postępowania, o nadanie, że tak powiem, o wszczęcie postępowania, habilitację dla profesora w Krakowie. Tam są wszystko dokumenty. To są wszystko napisane, wiele różnych innych osób. Państwo się wiele szczegółów dowiedzą. Nie o Natanku, prawda? O tym tak najmniej jest. Tylko ja muszę powiedzieć, nie interweniowałem. Ja nie przeprowadzałem nawet żadnej takiej korekty nad tymi sprawami. Udzieliłem, powiedziałem, żeby to nie było oczyszczone. Tam są może fakty takie, które są lepsze, gorsze, ale w których ja nie interweniowałem. Dlatego jedna sprawa, którą muszę powiedzieć, że jeżeli jakiś znaczący i skuteczny wpływ miałem na to, że profesor Nikodemowicz zaistniał tutaj w Lublinie, to miałem. Jak równocześnie, kiedy ja objąłem równocześnie, bo tam wcześniej to szefowałem w Hiszpanii, zresztą byłem związany też przez lata. Proszę Państwa, i objąłem potem po Bogusławie Kaczyńskim festiwal w Łańcucie w 1992 roku i objąłem filharmonię w Rzeszowie, to w tym czasie doprowadziłem do tego, że jak filharmonia rzeszowska gościnnie występowała w Filharmonii Narodowej, ja tego nie prowadziłem, bo to był na początku mojego, ale równocześnie amerykański dyrygent prowadził i dyrygował utworem profesora Nikodemowicza w Warszawie. Proszę Państwa. A wtedy, przepraszam, jaki to był wór, panie profesorze? Nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, przepraszam, bo to, tego było tak. Wszystko jest cudowne. Tak, wie pan,
ja mogę tylko powiedzieć, że tak w moim wieku to mam prawo już właściwie być obciążony poka, poka, tamte sklerosy. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to jeszcze nie wszystko. Ja muszę powiedzieć, że osobą, dzięki której pamięć o profesorze Nikodemowiczu jako kompozytorze, jako osobie wybitnej, nieprzeciętnej, w ogóle nie tylko w Lublinie, ale w świecie muzycznym zaistniała, że został honorowym obywatelem miasta Lublina, to winowajcą tego jest wszystkiego pani Teresa. Zostało to zawarte drobnym markiem, ale czyta się pięknie.